Witaj, drogi widzu. Człowiek to taka specyficzna istota, że od dziecka pojawiają się w jego umyśle, z racji skutków grzechu pierworodnego, różne głupie i przyziemne myśli, które nasilają się, gdy kilkulatek staje się nastolatkiem, a potem to albo jeszcze się potęgują i człowiek przez wiele lat, albo i niekiedy przez całe życie, ma głowę wypełnioną różnymi głupotami i przyziemnymi, nieprzystającymi do godności wyznawcy i naśladowcy Chrystusa myślami, albo z wiekiem człowiek mądrzeje i pozwala Duchowi Świętemu wymieść ze swojego umysłu i wnętrza to wszystko, co nie jest Bogu miłe, to wszystko, co nie jest wartościowe, to wszystko, co nie służy naszemu zbawieniu. Wspominam o tym w miesiącu październiku dlatego, że nie mam wątpliwości, że skutecznym eliminatorem różnego rodzaju głupich myśli i zachowań, które są w mniejszym lub większym stopniu częścią życia każdego z nas, jest różaniec, regularne odmawianie różańca. Im bardziej człowiek w życiu przylgnie do różańca, im częściej będzie się modlił na różańcu i rozważał różańcowe tajemnice, tym więcej w jego codzienności Bożej łaski, a tym samym i Bożej mądrości. Wprawdzie pewna panosząca się po tym świecie rogata kreatura wmawia nieustannie każdemu człowiekowi, że odmawianie różańca to jedna wielka strata czasu, czynność kompletnie bezsensowna, nudna i nieproduktywna, ale nie jest to prawda. Każdy, kto naprawdę zaprzyjaźni się z różańcem, prędzej czy później odczuwa bowiem na własnej skórze, że czas poświęcony na różaniec to czas niezwykle wartościowy, czas błogosławiony. Różaniec przynosi pokój serca, daje radość, otuchę, pokrzepienie, jest jak ładowanie baterii. Różaniec odprzyziemnia, zbliża do Boga. Jest jak lina wyciągająca człowieka z dołu, wypełnionego po brzegi ludzkimi grzechami. Z dołu, gdzie nie ma miejsca na nic innego, jak tylko na sprawy tego świata. Jest jak chusta ogrzewająca chłód naszego serca. Chusta rzucona przez Matkę Bożą, by każde z jej dzieci mogło odczuć jej matczyną troskę, wsparcie i miłość.